król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Księga Daniela, 11 rozdział, 36 werset. Daniela 11 zapowiada i szczegółowo opisuje rywalizację między dwiema z czterech dynastii, które miały dzielić między sobą greckie imperium Aleksandra. W Królu Północy możemy zidentyfikować dynastię Seleucydów, rządzącą krajami położonymi na północ od Palestyny, Syria, Azja Mniejsza, podczas gdy królowie południa to Ptolemeusze, posiadający Egipt. Między tymi dwoma rywalizującymi mocarstwami dochodziło do wojen i traktatów pokojowych, którym towarzyszyły pochlebstwa, szantaż i groźby, dyplomatyczne małżeństwa i zabójstwa. Stosunki między narodami prawie nie zmieniły się od tego czasu, a książki historyczne przedstawiają jedynie smutne odbicie tego, co zawiera ludzkie serce. Chciwość, przemoc i zbrodnie. Niemoralność, oszustwo, korupcja, zdrada, kłamstwa. Tak czytamy w Daniela 11, rozdział 8, 14, 17, 23 do 24, 26 do 27 wersetu. Te konflikty o ziemię Izraela, co czytamy w Daniela 11:16, utrzymywały te dumne monarchie w konflikcie przez kilka lat, ale po 2000 lat jakże daremne wydają się te konflikty. Polityka międzynarodowa w czasach królów Ptolemeusza i Seleucydów jest tu opisana z wyprzedzeniem w tak dokładny sposób, że niektórzy niewierzący, którzy nie mogli tego zrozumieć, zrobili wszystko, co w ich mocy, aby wykazać, że rozdział ten nie mógł zostać napisany dopiero po wydarzeniach, które on zapowiada.